to by musiał Rysiu odpowiedzieć, ale opowiem tylko tą historię, bo byłam taką zazdrośnicą, słuchajcie, mam taką zazdrośnicą, że chyba tydzień czy dwa tygodnie po ślubie mój mąż za długo zatrzymał się, rozmawiając z pewną piękną kobietą, która jest dzisiaj zresztą moją najlepszą przyjaciółką. No ale wtedy jej nie znałam i tak się zdenerwowałam, że wyrzuciłam ten pierścionek. No i do dzisiaj tego pierścionka nie mam. I teraz ja może powiem ze swojej strony, ten czas covidowy tak przewartościował nasze życie, że jeszcze rok temu to marzyłam o tym pierścionku, a teraz ja się cieszę, że tak naprawdę żyję, bo obydwoje przeszliśmy COVID dość ciężko i inne wartości są dla nas ważniejsze. No ale jako kobietka, sroczka, Rysiu, no czemu nie, no jeszcze, bo jest jakaś szansa. Nie będę ryzykował po raz drugi. Czyli nie dostanę, widzicie, widzicie. Czyli już jest odpowiedź, a myślałam, że jakiś będzie znak zapytania. Najbardziej cenię w moim Rysiu jego poczucie humoru, inteligencję, taki dystans do samego siebie, to, że mogę z nim rozmawiać na każdy temat i nigdy się nie nudzę. Nie znoszę, że ciągle ze mną, mam wrażenie, rywalizuje i kłóci się ze mną, nawet którą stronę mamy dojechać do tegoż hotelu, i okazuje się, że potem wychodzi na moje, ale walczy, ciągle walczy. Nie wyobrażam sobie bez niego życia, bo mam przy nim takie wsparcie niesamowite przez całe życie, że to jest po prostu ten... To jest po prostu moja miłość życia. Przede wszystkim to, że przy niej czuję się młodszy, jestem od niej 10 lat starszy, a ona tak mnie mobilizuje w życiu, tak mnie zmusza do intensywnego życia, że to w sumie, chociaż czasami jestem niezadowolony, muszę podsumować bardzo pozytywnie. Tak to na mnie działa, chociażby to, że zmusza mnie do ruchu fizycznego, czego za bardzo nie przepadam, chociaż próbowałem większości dyscyplin sportowych, ale to tylko próbowałem, nudziłem się szybko. Także to najbardziej cenię, a w niej cenię to, że jest bardzo pracowita, wytrwała przede wszystkim w dążeniu do celu. I lubi pracę, uwielbia swoją pracę i ta praca, jej praca nakręca w sumie cały dom, bo ja niestety muszę słuchać o jej pracy od rana do wieczora, ona o mojej w ogóle nie słucha, bo ją to nudzi. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę, kochanie. Ale, jak zwykle, ale musiałem ci dowalić. A czego we mnie nie lubisz? Dlaczego? Czego we mnie nie lubisz? Czego nie lubię? No. Nie, nie mam. Gdybym znalazł jakieś argumenty za nielubieniem, to by nam się tak, mi by się tak, ja nie byłbym tak zadowolony z tych 30 lat.